Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj na kolejne porównanie. Tym razem będzie to porównanie dwóch zestawów słuchawkowych audio. Generalnie od tego samego producenta, ponieważ producentem jest firma SMS Audio. Są to słuchawki z serii Street. Słuchawki tańsze On-Ear Wired, kosztujące jakieś 750 zł, oraz droższe Over-Ear ANC ze specjalną funkcją redukcji szumów, kosztujące jakieś 1200 zł. Oba sprzęty, jak i całą pozostałą linię, sygnuje swoim nazwiskiem Curtis Jackson, czyli znany wszystkim 50 Cent. Zabierzmy się teraz za pokazanie różnic, za porównanie. Zapraszam do oglądania. Ok, słuchawki są pakowane w taki sam sposób. Mają bardzo fajne etui przypominające piłkę do rugby. Jedna jest troszeczkę większa, a druga troszeczkę mniejsza. Etui generalnie wykonane są świetnie. Nadają się bardzo dobrze do transportu tych słuchawek, ponieważ są twarde, są wytrzymałe. Bardzo dobrze chronią te słuchawki w środku i przy okazji też świetnie wyglądają moim zdaniem. Rozpakowujemy w tej chwili te mniejsze słuchaweczki. Jest to model On-Ear Wired, 750 zł. Słuchawki posiadające 40 mm membrany, dostrojone oczywiście profesjonalnie do jak najlepszego dźwięku. Te słuchawki nie są za duże, są także lekkie, ważą około 200 gram, no praktycznie nie czuć ich na głowie. Regulacja jest także bardzo fajna, możemy je do siebie szybko dopasować i leżą bardzo, bardzo komfortowo. Pomimo, że są słuchawki, które nachodzą na uszy, wolę je dużo bardziej niż te większe, które za chwilę zobaczycie. Akurat kwestia gustu. Natomiast samo wykonanie słuchawek i w tym przypadku, i w tym jest rewelacyjne. Zobaczcie. Na pałąku mamy logo SMS Audio. Sam pałąk jest z wytrzymałego plastiku. Jest dość elastyczny. Żeby bez problemu go wyginać. Mamy tutaj bardzo miękką gąbeczkę. Tak samo na nausznikach. Memory Foam. Czyli gąbka, która nam się nie powinna nigdy ubić. Zawsze powinna mieć taki kształt. Jest bardzo miękka, bardzo wygodna. Jakość skóry wokół jest najwyższa. W środku przestrzenie nie za duże, dlatego te nauszniki osiadają właśnie na naszych uszach. Przy okazji powiem Wam, że w tej chwili już ja mam, nie słuchając muzyki, dość stłumiony swój głos. Czyli pomimo konstrukcji nausznych, tłumią troszeczkę hałasy zewnętrzne pasywnie. Właśnie przez to, że mają bardzo fajne, bardzo dobrze przylegające gąbki. Elementy zewnętrzne również świetnie wykonane. Jest to taki gumowany plastik, tutaj wypukłe logo SMS Audio. I ruchomość tych słuchaweczek jest taka niewielka, ale jak widzicie, same słuchawki można bardzo mocno rozregulować, wyginać, nic się z nim nie dzieje. Regulacje mamy stalowe, więc bardzo fajnie. I także te przeguby, dzięki którym te słuchawki się składają, także są zrobione fajnie i są bardzo wytrzymałe. Co do jakości dźwięku, naprawdę świetne słuchawki muzyczne, 40 mm membrany dostosowane specjalnie do dźwięku, dają naprawdę radę. Basy w tych słuchawkach są super, tony średnie są krystalicznie czyste, a także te tony najwyższe są bardzo dobrze i wyraźnie słyszalne. Za dźwięk na pewno jest ogromny plus. Ogromny minus jest niestety za cenę 750 zł, jest to dużo. Natomiast słuchawki jak najbardziej przeznaczone do użytku nie tylko w domu przy komputerze, ale przede wszystkim do użytku na ulicy. Właśnie przez to tłumienie hałasów oraz przez swoją wytrzymałość. Przy okazji przyznacie chyba, że te słuchawki świetnie wyglądają. Jest to konkurencja Beatsów oczywiście, słynnych doktora Dre. Czy są lepsze? Nie wiem, bo Beatsów jeszcze nie testowałem. Natomiast słyszałem opinię, że niektóre Beatsy po prostu potrafią uciskać. Z początku wydawało mi się, że te słuchaweczki też troszeczkę za duży nacisk wywierają bokiem. Natomiast jak się już troszeczkę do nich przyzwyczai, to jest idealnie, ponieważ ten nacisk jest w sam raz. Gąbeczki mięciutkie robią swoje, uszy nie są ciśnięte. Przy okazji jest całkiem niezła wentylacja, można w nich spędzić ładnych kilka godzin. Za chwilę pokażę Wam też kabel z mikrofonem, a to jest cecha wspólna dla obu słuchawek, więc zostawimy to sobie na koniec. Teraz przyjrzyjmy się tym drugim. Otwieramy większe opakowanie i mamy tutaj słuchawki Over-Ear ANC. ANC, czyli Acoustic Noise Cancellation, redukcja aktywna hałasów z zewnątrz. Również mamy świetną regulację. Słuchawki, jak widzicie, już są dużo większe, dużo masywniejsze. Zobaczcie, jak wyglądają na głowie.
są to już naprawdę spore słuchawki, ważą troszeczkę więcej, bo jakieś 250 gram, natomiast nie czuć tej wagi jakoś specjalnie. Także mają bardzo wytrzymały pałąk, możemy go wyginać sobie dowolnie, także są składane jak widzieliście. Ten pałąk jest dużo bardziej masywny, ten plastik jest tutaj grubszy, mamy też elementy gumowane i mamy grubszą tą poduchę, również obszytą niebieską nicią, co fajnie wygląda. Regulacje najwyższej jakości, bardzo wytrzymała. Słuchawki dopasują się na każdego, zobaczcie, mogą być ogromne. No i co też się rzuca w oczy, bardzo fajne tutaj boki, też taki gumowany plastik, bardzo wytrzymały, z wypłynącego SMS audio. No i zobaczcie, te muszle w środku są naprawdę duże, bez problemu zakrywają całe uszy. Gąbki są jeszcze grubsze niż w tych mniejszych. Są tak samo miękkie i tak samo powracają do swojej pozycji, dlatego też nie powinny nam się ubić. Te słuchawki nie mają dużo elementów błyszczących, co się chwali. Są bardzo łatwe w utrzymaniu. Natomiast to do wygody. Tak jak powiedziałem, ja wolałem te mniejsze, te lżejsze. Te za to bardzo fajnie redukują hałasy otoczenia. Już pasywnie przez to, że otaczają całe uszy, jest to konstrukcja zamknięta. I moi drodzy, już w tej chwili mamy troszkę lepszy efekt niż w tych małych. Natomiast jeśli włączymy sobie funkcję ANC, wtedy wszystkie hałasy są redukowane jeszcze o jakieś 15 dB. Widzicie, mamy suwaczek i mamy światełko. Jeśli światełko się świeci, to wtedy funkcja ANC działa i naprawdę ciężko cokolwiek usłyszeć z ulicy, z zewnątrz. Słyszymy tylko muzykę. Nawet jeśli wyłączymy muzykę, mamy same słuchawki, to i tak jesteśmy praktycznie odcięci. To jest bardzo fajna funkcja tych słuchawek. I tutaj mamy w środku taką baterijkę, ładujemy ją przez specjalny kabelek i ta funkcja działa nam wtedy do 70 godzin. W przypadku dźwięku również jest więcej niż poprawnie, bo jest po prostu fenomenalnie. Są to profesjonalne przetworniki, też 40 mm, dostrojone tak, aby przenosiły bez żadnych zniekształceń, bez żadnych zubożeń wszystkie pasma. Basy, pasma średnie oraz pasma wysokie. Pod tym względem nie ma się do czego przyczepić. Są to po prostu słuchawki typowo dla melomanów. Ja byłem ostatnio, gdzie to było, moi drodzy, wydaje mi się, że w Saturnie. Przeglądałem sobie dostępne tam słuchawki audio i właśnie obok Beatsów by Dr. Dre były wystawione też słuchawki SMS Audio 50 Centa. I Beatsy, i te SMS-ki miały wielkie kartki, słuchawki audiofilskie. Pozostałe słuchawki jakieś Philipsa, Sony, Sennheisera, AKG były już oznaczone jako słuchawki muzyczne. A tu mamy słuchawki dla melomanów, dla audiofilii. Myślę, że to jest bardziej marketing, ponieważ słuchawki AKG czy Sennheisera również mają świetne parametry, świetne przetworniki i niemniej nadają się do słuchania muzyki na najwyższym poziomie. Przy okazji mniej kosztują. No tutaj ta cena jest też taka zawyżona przez dwa czynniki. Po pierwsze są to słuchawki nowe, Beatsy też były troszeczkę droższe, teraz troszeczkę staniały, ale mimo wszystko cena jest jeszcze zaporowa. Druga rzecz, jak na amerykańskie warunki, 1200 zł, u nich to jest jakieś 400 baksów powiedzmy. Na ich realia to jest do zarobienia, myślę, że w tydzień, w 10 dni, u nas to jest prawie miesiąc pracy, więc to jest zupełnie inny przelicznik. Tam po prostu wchodzimy do sklepu, tak jakbyśmy sobie wzięli słuchawki za 400-500 zł, na które praktycznie każdego z nas byłoby stać. Gdybyśmy troszkę odłożyli kasy, to sobie takie słuchawki kupimy. Natomiast w Polsce wypluć 1200 zł nie jest łatwo, no chyba, że zarabiamy z 3-4 tysiące, są też tacy ludzie, no ja tyle nie zarabiam, więc dla mnie te słuchawki są po prostu drogie. Jakbym miał już na jakieś zbierać, to na te tańsze. Natomiast myślę, że za 500-600 zł kupię i tak lepsze słuchawki w tej cenie. Ale no dobrze, nie o to chodzi, bo tutaj już się troszkę rozpędziłem na tematy takie ekonomiczne bardziej. Co do samych słuchawek, no kwota jest niemała, natomiast słuchawki te wykonane są świetnie. Grają rewelacyjnie. Jest to po prostu klasa sama w sobie. Gdyby tą cenę podzielić przez dwa, wtedy byłaby to super cena jak za taki sprzęt. No w tej chwili są jeszcze troszeczkę drogie. To jest taka moja prywatna opinia. Natomiast testy obu tych słuchawek to była dla mnie po prostu sama przyjemność. Okej, ale już chciałem kończyć, a nie powiedziałem Wam jeszcze o tym kabelku. To też jest ciekawa rzecz. Tak więc już Wam go pokazuję. W obu przypadkach kabelek jest taki sam. Niebieski, niecałe 1,5 metra. Mamy pozłacane wtyki mini jack 3,5 mm. Mamy też mikrofon.
na kabelku z pstryczkiem, który możemy odebrać połączenie, zakończyć, spauzować utwór, wznowić utwór. Mikrofon jest czuły, świetnie nadaje się do rozmawiania przez telefon, na przykład na ulicy. Pomimo gwaru, pomimo hałasu, sprawdza się dobrze. Druga wtyczka jest łamana, tak żeby fajnie wejść do smartfona bezproblemowo, do MP3, do tabletu, do czegokolwiek chcemy mobilnego. Więc kabel jest w gumowym oplocie, ale oplot jest wytrzymały i bardzo fajny. To by było na tyle, jeśli chodzi o te szczegóły. No i cóż, ostatnie słowo na koniec. Bardzo fajne słuchawki, przyjemnie się testowało. Gdyby nie cena, myślę, że już w tej chwili byłby to wielki hit, a tak niestety tylko osoby z zasobniejszym portfelem będą mogły sobie pozwolić na taką wysoką jakość muzyki, wysoki komfort oraz świetną jakość wykonania. No, mimo wszystko dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i zapraszam do głosowania. Które słuchawki Waszym zdaniem są fajniejsze, które byście woleli sobie kupić? Możecie głosować, możecie napisać, dlaczego Wam się podobają, dlaczego Wam się nie podobają. Róbcie, co chcecie, komentarze są dla Was. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!